Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 1, Mroczne Tajemnice. I co moi drodzy, no lecimy, dzisiaj solidne klepańsko przed nami i będzie tego klepańska dużo, widzę, że mam F5 wyłączone, to źle, ale już mamy włączone, super. I co no, widzę harpie, których wcześniej o dziwo nie widziałam, mimo że chodziłam gdzieś w okolicy tego terenu. Natomiast, no cóż, ale ja chyba pobiegłam jakby za tymi harpiami. Jak ja to zrobiłam, że ich nie widziałam nigdzie? Nie wiem, ale to ja coś czuję, że jest jakaś demoniczna harpia chyba. To nie są jakieś typowe harpie chyba. No tak jak czułam. O kurde, one mnie mają na hita. To jest interesujące. Tego się nie spodziewałam. Dobrze, skoro mnie mają na hita, to musimy z nimi bardzo ostrożnie. Na przykład spróbować je do siebie przyciągnąć pojedynczo. Chociaż widzę, że to będzie trudne. Dzisiaj przed nami, tak jak wspomniałam, non-stop będziemy mieli po prostu klepanie. No idziesz do mnie? Dobra, strygerowała się jedna na szczęście. To bardzo dobrze. No, tylko fajnie by było, jakbym w nią trafiła. A nie ona we mnie, nie? Dobra, widzę, że 400 punktów doświadczenia z takiej jednej harpii. Ona jest bardzo wredna w stosunku do mnie. No cóż. Czy tutaj coś żyje? Czy mi się tylko wydaje? Tak, jest demoniczny warg. Co ciekawe, one mi aż takiej krzywdy nie robią. Boże, jak ja cię chrypnę. Jezu, nienawidzę takich odcinków, kiedy ja po prostu nie mogę mówić, nie? Dobra, czy tutaj coś się znajduje? W ogóle my musimy znaleźć roślinki. To nie to. Droga 7 kroków. To jest to. Nie wiem. Tak, tutaj. Muszę mieć się na baczności. Poprosiła mnie, abym przyniósł jej kilku roślin żyjących w tym dziwnym podziemnym świecie. Ciernista paproć, nocny aloes i mroczny szczaw. No, może być z tym trudno. Dobra, wiecie co? Chodźmy lepiej najpierw na tą stronę. Te pradawne ścierwojady, to wiecie. No, tylko bym wolała tego, który jest odmrożony bić, dobra. W sumie nie wiem, po cholerę ja z nich to zbieram. Czy tutaj będzie coś żyło? Nie wiem, ale tutaj podejrzewam, że jest teleport, którym się stąd wydostaniemy. Coś tak czuję. Dobra, te ścierwojady to jest akurat całkiem łatwy exp. Dobra. Dobra, 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 witam. Pewnie jestem ochrypnięta, dlatego że w sumie niedawno wstałam. Znaczy niedawno, z dobrą godzinkę temu, nawet półtorej, ale wiecie, jak to jest czasami rano. Mimo wszystko można być ochrypniętym. I teraz pytanie, gdzie ja mogę znaleźć te rośliny? Musimy się dobrze rozglądać. Chyba mam teraz możliwość w ogóle telekinezy używania. Więc czy ja mam telekinezę pod którąś... Mamy telekinezę. Dobra. To możemy się przebiec z tą telekinezą troszeczkę. Tu jest więcej tych ścierwojadów. Jeszcze więcej, fajnie. Będzie dużo expa, będzie dużo punktów doświadczenia. Jak tylko wrócimy tam, gdzie trzeba, oczywiście. Czyli do naszego normalnego świata. To nie będzie już żadnych problemów. Dobra, będziemy oczywiście chodzić też tutaj właśnie z tą telekinezą.
te brzytwiaki będą do wybicia. No, dzisiaj odcinek stricte expiny i szukamy tego kryształu dla Elinę, który ona można wykonać. Czy tutaj coś rośnie? Nie. Wiecie co? Odpalmy sobie siódemkę i pobiegajmy z nią troszeczkę. Tutaj te ognionoścy nie będą mi robić krzywdy. Zresztą to jest kolejny teleport, a ja chyba właśnie w niego wlazłam jakimś dziwnym cudem. Dobra. F5. One nam nie zrobią żadnej krzywdy. Jak widzicie. Ostrokieł. Ostrokieł samica i ostrokieł samiec. Tak. Dobra, tutaj niczego nie było, więc robimy sobie swoiste kółeczko i zobaczymy, czy w tej okolicy można coś znaleźć. Telekineza powinna nam wyłapać co nieco. Więc raczej problem nie będzie ze znalezieniem tych przedmiotów dla niej. Tych roślin konkretniej. Szczególnie ciernistej paproci, no bo już ją mamy. Ona tam mówiła, że gdzieś przy robalach rośnie jakaś roślina, ale oczywiście ja nie zwróciłam uwagi na to, jaka. Tu jestem w stanie wejść? Wygląda jakbym była. Aha, bo my tędy przyszliśmy. Dobra, tam jest wyjście. Tylko, że ten teleport nie działa. Dobra. Czyli tutaj mamy teren po tej stronie zbadany. Musimy wrócić się w stronę tych harpi, ale zanim no to te brzytwiaki jeszcze. Tutaj jest też sporo tych troli. Wydaje mi się, że przy tych trolach może być jakaś roślina. I nie wiem, czy jeszcze coś tutaj jest. Jakiś potwór, coś, gdzieś. Tutaj na tym jeziorze też nic nie było w sumie. Tutaj jest kryształ. Możemy do niego podbiec i go zobaczyć z bliska. Bo chyba będę mogła wejść na ten kamień, rozumiem? Dokładnie, jak najbardziej. Natomiast, no, to jest tyle, co mogę zrobić z tym kamieniem. Dobra, zanim pójdziemy na tamtą stronę, to jeszcze się wrócę. Tutaj też był ten jeden kamień, tylko że nie mogłam go zebrać. Pieczęć. Widzę, że tak jakby gra chciała, żebym to zebrała. Takie pytanie, czy to jest ostatnia pieczęć, którą ja muszę dla niej przynieść, żeby ten teleport sobie odpalić? Jeżeli tak, to w sumie fajnie, bo wtedy będziemy mogli praktycznie stąd wyjść, żeby porozmawiać na przykład z Shergarem. Natomiast z drugiej strony też lepiej będzie najpierw poczekać, aż sobie tutaj podekspimy, zanim stąd wyjdziemy, bo nie wiem, czy potem będziemy w stanie tutaj wrócić, wiecie? Ty mnie atakujesz? Ała! Boże święty! Dlaczego? Za co? Rozumiem, że ja to mogę zabić tego ognionośca na przykład akurat. On się całkiem solidnie na mnie triggeruje, mi się to bardzo nie podoba. Nie podoba mi się to, że mnie ściągnął na strzała i nie podoba mi się to, że jest inny od reszty. I że jest wrogo nastawiony. To też jest dziwna sprawa. Dobra, czy ja mam wszystkie kamyczki dla ciebie? Bo to jest istotna sprawa. Jeżeli mam... Nie. Czyli to było jeszcze coś innego. Co to była za pieczęć? Ona była żółciutka. Żółta pieczęć. Okej, widzę, że to był jakiś po prostu pozostałe. Kryształ zwycięzców. Runiczny kryształ? Tak. Ale to chyba był tamten właśnie. Pieczęć powietrza, muzyczny kryształ, runiczny pieczęć. Otwory jakieś. Przyłącz pieczęć wody, wiatru i ziemi. O kurna, to takie buty. Okej, czyli widzę, że ten kryształ ładujemy po prostu. Dobra, fajnie. Fajnie wiedzieć, że takie coś jest. Wydaje mi się, że często będziemy musieli do Eline przychodzić, żeby się wyspać, bo tych mikstur jest tak mało, że ja sobie nie wyobrażam, że my tutaj przetrwamy. Szczególnie, że tamto bydle postanowiło się na mnie rzucić. Cholera wie dlaczego. Wyglądało jak pozostali ognionoścy, w ogóle nie zwróciłam uwagi na to, czy to jest ognionośca, czy ostrokieł, czy co. Ale ewidentnie to coś było wrogo nastawione.
I to mi się naprawdę nie podoba. Dobra, odpalmy sobie telekinezę znowu. Bo warto będzie się tędy przebiec i zobaczyć, czy na pewno niczego tutaj nie pominęłam. Jest aligator, który jest obok tych głupich brzytwiaków. Znaczy się, no, tak. Nawet rozpruwaczy chyba. Natomiast, no, nas interesuje aligator. Przynajmniej chwilowo. I teraz co, no, musimy dojść jakoś do tych rozpruwaczy. Proponuję je brać pojedynczo, oczywiście. Troszeczkę ich tutaj jest, troszeczkę to zajmie. Prawdopodobnie troszeczkę będę musiała też materiał poprzyspieszać, bo... No, ta kraina jest nie tyle, że ogromna, co po prostu te potwory są troszeczkę nie na nasz poziom, jak na mój gust. Dobra, teraz pójdzie zgrabnie. Te rozpruwacze, mam wrażenie, że te są jakieś gorsze od tych na kontynencie. W sensie tam w Górniczej Dolinie. Zachowują się dużo agresywniej. Ale ja chcę jednego. Okej, ten do mnie idzie. Dobra. Dużo agresywniejsze są. Jak mi nie wchodzi lodówka na nie, to jest kłopot. W ogóle też nie wiem, jaka jest szansa wejścia tego lodu, bo jak widzicie, są przeciwnicy, w których po prostu to wchodzi od razu, a są tacy, gdzie po prostu to nie wchodzi nigdy. Przykład mieliśmy w ostatnim odcinku, jak właśnie próbowałam te rozpływacze klepać. I po prostu to nie weszło, nie? Było bardzo dziwne. No dawaj, panie rozpruwaczu. Dobra, mam nadzieję, że się rzuca na mnie jeden. Wygląda, że tak. Dobra. Te harpie też widzicie, że są po prostu jakieś przegięte. W sensie one mnie mają na hita. W ogóle podpalają mnie. Masakra to jest po prostu. Dobra, widzę, że musimy kilka razy machnąć, żeby on się nam zamroził. Premia za skuteczną walkę orężem plus jeden. Dziękuję. Dobra, żebym jakiś tylko z zawinkla nie wylazł. Typu stamtąd. No. Czekam na którąś paskudę, bo was tu jest dużo. O, tu idzie do mnie paskuda. Okej, widzę, że one pilnują ostatniego chyba kryształu, więc i tak musielibyśmy je wybijać. Sporo jest tutaj. No, sporo. Ale musimy to zrobić. Jak mi będzie wchodził lód, to będzie dobrze. Widzę, że dzisiaj gra ze mną akurat współpracuje. Nie to, co ostatnio. Za nie jest 800 expa, czyli no one są silniejsze od tamtych. I to widać. Dobra, która kolejna paskuda? Może któraś z tych paskud? No. Okej, ta się na mnie triggeruje. Tutaj żadna. Dobra. Mamy jakąś szansę to wygrać, nie? Znaczy, wiecie, ja mogłabym po prostu podbiec pod ten kryształ i go sobie zabrać, tak jak w przypadku troli. Natomiast po te trole też wrócimy, bo one będą miały sporo dla nas punktów doświadczenia. Ała. Dobra, wszedł wreszcie lód. Wydaje mi się, że nawet będziemy musieli się pokusić o użycie jakiejś zwoi do leczenia, bo jest kłopotliwie. Bardzo kłopotliwie. Dobra. Tamte widzę, że mają mnie raczej w tyłku. Natomiast te po tym boku mnie nie mają gdzieś. Naprawdę jest ich tutaj pełno. Ale widzę, że sobie odgradzam wiecie, drogę do tego kryształu. To już jest jakiś plus. Natomiast, no, jest ich tutaj za dużo, moim zdaniem. Jak wchodzi mi lód tak jak teraz, to jest po sprawie. Wiecie, dlatego też nie chciałam zakładać mocniejszej broni, bo może bym miała fajniejsze obrażenia, ale one nie byłyby na tyle fajniejsze, że byłoby po prostu prościej, bo by nie było. Dobra, wiecie co? Przejdźmy tutaj. Ojej.
Jest ich tutaj więcej niż myślałam. Dobra, cofka, cofka. Idziesz za mną? Oh fuck, man! Dlaczego? Gdzie moja lodówka? Dziękuję. Dziściak się na mnie rzucił? Za co? Czemu? Dobra, wiecie co? Biegnę po ten kryształ. Kryształ bestii. No, to są bestie. Trzeba to, kurna, przyznać po prostu. F5. Wiecie co? Moglibyśmy teraz do Elina się przebiec, tylko odpalę telekinezę. Bo to jest chyba ostatni kryształ, którego potrzebujemy. Więc można jej oddać. Można jej oddać i będziemy zaraz jeszcze chodzić za tymi roślinkami i ich szukać. Dobra, no może być interesujące. Nie wiem, ile nam zostało czasu w tym podziemnym świecie, w sensie ile tutaj będziemy jeszcze siedzieć. Ale coś mi się wydaje, że trochę jeszcze będziemy. Dobra. Hej. Okej, czyli to nie jest wszystko. Dobrze, super. Runiczny kryształ. Kryształ demona. Ten krwawy kryształ znalazł się w ciele ogromnego demona. Ten jarzący się kryształ znalazł się w ciele ogromnego potwora. Kryształ bestii. Kryształ zwycięzców. Runiczny kryształ. Pieczęć wody. Runiczny kryształ. Pieczęć. Wiecie co? To chyba mamy dopiero dwa. A to byłoby bardzo dziwne. Chociaż. Dobra, nie wiem. Whatever. Wiecie co? Idziemy w stronę tych pajęczaków, bo tam powinna być jakaś ta roślina. Według tego, co mówiła nam Elinę. Więc możemy jej poszukać. Bo tak, mroczny szczaw i jakiś tam chyba nocny aloes, czy coś takiego. To jeden z nich rośnie właśnie przy tych pająkach, a my już w leżu pająków byliśmy. Na to by wyszło. Zardzewiały miecz, nie dziękuję. Dobra, te brzytwiaki, które są po mojej lewej, na razie zostawimy. W świętym spokoju, jak sobie żyją. A my przejdziemy się teraz tędy. Tam jest coś jeszcze, jakiś krąg. Trzeba tam dotrzeć. I tutaj właśnie były te pająki. I ten mroczny szczaw, albo to drugie coś, może tu być. Jest kolejna ciernista paproć. No zbiorę ją, ale to nie jest to, po co przyszłam. Może tutaj gdzieś rośniesz, coś, gdzieś, jakoś, nie? Ej, masakra, no, miało być koło pająków. Tam nie było o paproci, że ma być koło pająków, tylko coś innego. Dobra, mamy te trolle, z nimi też zejdzie nam sporo czasu. No... Dobra, wolę się zapisać, wiecie. Dobra. Jaskiniowy troll. Widzę, że całkiem nieźle idzie. Bez skrupułów zabijasz nawet trolle. Witam skórę trolla. Tam w oddali kolejne brzytwiaki oczywiście, bo to jest ich dalsza część. Ty mi stoisz na drodze, paskudo. Boję się tylko, że jak do ciebie podejdę, to twoje kumple się skapną, że tu jestem. Dobra, ten jaskiniowy troll nie jest wcale aż taki... aż taki zły. Dobra. Widzę, że oni mają siebie wzajemnie w sumie gdzieś trochę. I widzę, że dobrze jest podchodzić od boku, bo wtedy ten troll nie wie, co się dzieje. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jak podchodzimy go centralnie od tyłu, tak jak w normalnych gotikach się robi,
i wiecie, i go tak klepiemy, to on się jakby troszeczkę skapuje, nie? Tam jest jakiś większy jeden ten troll i to widać. Boję się, że jak podejdę, to tamte też się striggerują. Dobra, wiecie co, wolę sobie go wziąć do siebie. Bo ja go potem na spokojnie obejdę i będziemy mieli to z głowy. Widzę, że on nie jest taki mną zainteresowany zbytnio. Albo ja za wcześnie odchodzę. Idziesz? Idziesz, dobra. Ej, no ale nie przesadzaj. Dobra, F5. Dobra, obkręcę cię. Dobra. No i od boczku. F5 i lecimy dalej. Jak widzicie, trolle są troszeczkę bardziej mądre niż w jedynce. Ale tylko trochę. Znaczy ja podejrzewam, że... on byłby w stanie mnie zabić też na hitę raczej. Oho, dobra. Nie ryzykuję, tak? Dobra, 2,5. Kolejny jaskiniowy padł. Potem zostawimy sobie tamtego na gwóźdź programu. Bo jeżeli ja do niego podejdę, to tamten też się striggeruje, prawda? Jak najbardziej. Chodź. Tylko nie próbuj mi z łapy walnąć, bo ci to nie wyjdzie. Dobra, obkrążymy go sobie. F5 i polecimy za chwilę. To też jest jaskiniowy. Tamten będzie większy. Czuję to. Podejrzewam, że przy tych brzytwiakach czy coś, tam też musiał być jakiś może boss osiedla. Sama nie wiem. Ja wiem, że takie klepanie bossów i w ogóle potworów jest trochę nudne, ale cieszmy się, że mamy, wiecie, jakiegoś tam już więcej mamy w tej broni jednoręcznej. I super, kolejny poziom, kolejny. Jak my stoimy? 30 punktów. Będziemy mieli do wydania dużo. I co? I został nam gwóźdź programu. Ostatni troll. To też jest chyba zwykły jaskiniowy jednak. Albo i nie. Oh fuck man, dobra, to było głupie. Na szczęście on teraz będzie właśnie troszeczkę w amoku. Pradawny troll. Ja mu widzę, że nic nie mogę zrobić kompletnie. Wow, no dobra. Czyli widzę, że zmykamy stąd. Nie jestem w stanie mu zadać żadnych obrażeń, więc on tutaj zostaje. Dobra. To wiemy na przyszłość, żeby się nie pchać po prostu w gipsol. Dobra, troll zostaje. To jest pewne. Tu jest jeszcze jeden. To sobie skorzystam. Skorzystam sobie z expa. Jakiegoś tam, no nie? Dobra, zrobię sobie w piątkę. No, widzę, że robisz fajne jakieś uniki. Czy kibryki. Robimy uniki. Nie no, nie robimy uników. Te brzytwiaki mnie denerwują, nie? Przydałby się jakiś, nie wiem, deszcz ognia czy coś i tak po prostu pierdzielnąć. Oho, dobra. Oła, ale masz brzydką szczękę. Się wkopałam troszkę. On się zaraz strygeruje i postanowi sobie zrobić, wiecie. Dobra, dobiłam go już, tak. Witam, panie trolu. Sporo skórek, fajnie. Te brzytwiaki tutaj jeszcze. W sumie nie zostało ich tutaj jakoś bardzo dużo. Może skorzystajmy z okazji, że tutaj są.
Potem będziemy szli już w inne tereny. Tam chyba zostało ich, nie wiem, z 5 może. Jak będę ich ładnie zamrażać, to nie będzie kłopotów. Najwyżej się przekimamy właśnie u Elinę w namiocie. I będzie dobrze. Jak my stoimy z czasem? No, już klepiemy 25 minut moby. Który kolejny? Widzę raz, dwa, jeszcze dwa widzę na pewno. Ale ich jest więcej trochę chyba. Niż 3. Chyba 4 zostały. Coś tak czuję. No, ale właśnie, dałam się przez przypadek dziabnąć. No, ale ja się nie dziwię, że tak te poziomy wskakują, bo widzicie, ile tutaj jest expa. Raz, dwa. Widzę na pewno dwa brzytwiaki jeszcze. Znaczy rozpruwacze. Raz, dwa. Wiecie, one wyglądają jak brzytwiak, bo one z daleka wydają się bardzo małe, a podejdą. A tu się okazuje, że to rozpruwacz jest, nie? Dobra, pięknie. I bijemy. Ta lodowa pułapka jest świetna. Dlatego warto z niej korzystać. Dlatego chciałam też ten miecz najpierw zdobyć. Kolejny? I co? I to wszystkie? Chyba jeszcze jeden został gdzieś. Nie wiem, zaraz tam podejdziemy i się zobaczy, czy to wszystkie. Natomiast wydaje mi się, że no większość to na pewno. Okej, czyli co, mielibyśmy dopiero dwa kryształy? Okej, jeszcze ich tutaj trochę łazi. Dobra. To wiecie co, to od boku się podejdzie. O kurde, widzę roślinkę. Tak przy okazji, to jest chyba ten szczaw albo coś. Aloes. Nie, nie mogę tego zebrać. Nocny aloes. Dziękuję ci, gro. To ten szczawik nam tylko jeszcze został. Dobra. Fajnie wiedzieć. O, tu... jeszcze was tu jest dużo jednak. Gdzie co, wrócimy tu później. Chodźmy się może przekimać do namiotu. Jest godzina 14:11, więc do rana się możemy przespać. Tutaj jeszcze... O matko, jedyna, ile was tu jest. Tutaj te pumy jeszcze, czy tam pantery. Ja pierdzielę. Weź se to wybijaj, człowieku, wszystko, nie? Tam jeszcze to coś, co mnie atakuje. Niedobrze. Oj, niedobrze. Mam nadzieję, że mi nic nie goni. Nie. Jestem za szybka, żeby mnie coś postanowiło dalej gonić. Okej. Ale powiem wam, że masakra. W sensie ta kraina wydawała się mniejsza, a jest dużo większa niż myślałam. Cześć. Mogę ci coś dać? Nie. No to się przekimam tylko u ciebie. Do rana. Sen dobrze ci zrobił, dzięki. Na to liczyłam. I co? I może idziemy w tę stronę. W stronę tych harpi jednak. Tam są też te panterki. Czy tam pumy, czy tam coś. I tam chyba też jest kolejny w ogóle strażnik jakiś, czy coś. Dobra, harpia kolejna. No jasne. Ale jedną chcę, jedną. Dziewica chaosu. Okej, a tamte też się tak nazywały? Nie przypominam sobie. No, ale halo. No, ja pierdzielę. Jakie gówno.
chodź tu. No i Jezus Maria. Gdzie jest tamta harpia, że jej nie widziałam w ogóle? Gdzie ty jesteś? Spadła gdzieś czy co? A, lecisz za mną. A ja nawet nie wiem. No kurwa moć! Kto wymyślił te harpie? Nie mam siły. Niech one mnie nawet nie irytują. Gdzieś ten niewidzialny cios, to jest dopiero życie. Widzę, że kolejna przyleciała, paskuda. Nawet dwie. Się wpieprzyłam. Mogę? Nie mogę. Dobra, spadamy stąd. One muszą sobie usiąść z powrotem, bo tak tutaj ich nigdy nie trafia, a one mnie wręcz przeciwnie. Ja pierdzielę, no. Lecicie za mną dalej? Chyba nie. Ja się pytam, gdzie one były w ogóle. A tu jesteś. A kolejna? Jeszcze jedna tu była. Są wargi demoniczne. Gdzie ta jeszcze jedna harpia? Były dwie. Nie wiem, nie będę narzekać chyba. Tam jest taki cień, jakby tam można było wejść. Where? Oh no, 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 no. Tak się panienko nie bawię. Jak śmiałaś wejść mi tak po prostu na łeb? W ogóle jak ja tutaj ostatnio byłam, to tutaj się chyba coś tekstury pobagowały, mi się wydaje, bo... Tu były różne dziwne rzeczy. W sensie połowy tutaj terenu nie było widać. W ogóle jakby się biegło po niczym. Dobra, bo ja nie mam czasu. Na szczęście wy mnie nie podpalacie ani nic z tych rzeczy. Jak to jest, powiedzcie mi, że warg, taki przeciwnik, robi mi mniej niż jakieś, nie wiem, inne gówna. Dobra, siódema. Abyśmy widzieli, że niczego nie ominęliśmy. Nie, możemy też się przytulić do tej ścianki na przykład. Aha, wiem, bo my idziemy teraz w stronę tego paskudztwa, co tam jest, co mnie zabiło wcześniej. A może teraz ja spróbuję zabić to? Ognionośca. O, dobra, widzę, że nieśmiertelny jest. Okej, czyli ostrokieł, a ognionośca to są dwie różne jakby... dwa różne stwory i ten jest agresywnie jednak nastawiony? A tak, bo ona mówiła, że ona straciła z nim jakąś tam więź i dlatego mam jej roślinki przynieść. By się w sumie zgadzało. Dobra, tam są kolejne wargi. Zapraszam do siebie. Ale może nie całą ekipę. Trzy w zupełności wystarczą. Bo jest ich tutaj chyba siedem. Dobra, nie mam czasu. No, zapraszam. No, który? Pierwszy. Widzę, że żaden. Ała, albo oba. Okej. Okay. A mogę... Ja pierdolę. Nie ma to jak cofać się prosto w warga, nie? Też lubicie takie akcje? Mi się świetnie bawię. Pocałunek smoka. Koszt many 1. Krąg 6. Armia upadłych. Klątwa Inosa. I ja mogę tego używać. Czy to jest deszcz ognia? Czy to jest... Co to jest?
Ja mam normalnie deszcz ognia. Mogę wyciągnąć broń. Dobra, bo to będzie... No. Zginę, no właśnie. Dobra, spadamy. Bo się muszę wyleczyć, a one mnie zabiją. Tylko ty się na mnie tam nie triggeruj. No dobra, widzę, że te moje mikstury to już tak na wyczerpaniu. Ostatnie miksturki właśnie wypiłam. Ale fajnie, ja mam deszcz ognia, nawet o tym nie wiem. No, mogę. Dobra, tu był jeszcze jeden. Hej. Dobra, siódemka, żebyśmy widzieli coś. Coś nie coś, czy coś na pewno tutaj nie leży. Czy czegoś tutaj nie ma. Ty? Nie. Wiecie, ja coś czuję, że ten mroczny szczaw to będzie jakby najprostszy do przegapienia. Cześć. Wy jak ogary działacie, więc... Skóra pantery z was jest, okej. A może tutaj byśmy rzucili deszcz ognia? Nie wiem. Chodź. A nie, bo ja byłam tam wyżej, dobra. To dlatego ja nie pamiętam tego w ogóle fragmentu z tym ognionoścą. No i jakim prawem? Ty pewnie wjeżdżasz. Oh fuck man. Nie mówcie mi, że ona mnie atakuje. Nie wiem, co to było. Ale za niedługo będziemy musieli kończyć ten materiał, gdzie w sumie nic się większego nie dzieje. Dobra, jem te rośliny. Nie mam wyjścia, nie? Już nie mam nic innego, żeby się leczyć, tylko rośliny. W sumie te psianki całkiem nieźle sobie poradziły z odnowieniem mi zdrowia. A ty co tam robisz, matko i córko? Ona się na mnie striggerowała, czy nie? Hello, my friend. Jakby mi tak ładnie lód wchodził, to by było zacnie. Dobra, czy coś tu jest? Mroczny szczaw, coś? Mam cię! Niewiarygodne. Wiecie co, to chodźmy jej te rośliny oddać. Kurde, ona mówiła, że przy pajączkach coś tam, jakaś roślina. Przy pająkach to akurat nie było kompletnie niczego. Czuję się oszukana. No bo nie oszukujmy się, no. No, szukaj tam, tego i ten. A idziesz tam, a tam nic nie ma. Dobra. Za kryształami będziemy szukać prawdopodobnie w kolejnym odcinku. Natomiast rośliny już mamy. To jest plus. Cześć. Znalazłem wszystkie rośliny, o które prosiłaś, pani. To wspaniale. Kąd będę mogła uwolnić moje pieszczoszki pod działania rytuału? Okazałeś się dość przydatnym narzędziem jak na samca. Przyjmij ten klejnot jako wyraz mojego uwielbienia. Czy zasłużyłem sobie tym czynem na twoje zaufanie, o pani? Nie tylko na uznanie, ale i na moją wdzięczność. Pozwolę ci zatem wybrać nagrodę. Możesz wybrać pewien potężny pierścień, który kiedyś nosił jeden z twoich pobratymców. Zdaje się, że był jakimś generałem. Możesz też skosztować prawdziwej rozkoszy i zaczerpnąć ze źródła niekończących się doznań. Tylko pamiętaj, aby wybrać mądrze, bo drugi raz taka sposobność jeszcze się nie nadarzy.
Tak, oczywiście mówiąc wprost, będziemy mieli scenę seksu, która jest oczywiście w gotiku bez sensu, ale no, niekończąca się rozkosz brzmi dobrze, nie? Nie, no po prostu chcę zobaczyć, czy to jest zwykłe. Chcę wam pokazać, czy to jest zwykła scena, która jest na przykład w gotiku 2, jest zaimportowana do jedynki, bo przecież w jedynce takiej sceny nie ma. Z tego co pamiętam, także nie wiem, no. Żal nie skosztować. To był mądry wybór. Już tak dawno nikogo nie miałam. Nie licząc mojego pieszczoszka. Jak to pieszczoszka? To może ja jednak... Już za późno. Teraz będziesz cały mój śmiertelny. I już wkrótce poznasz smak moich słodkich ust. Typowa scena. No cóż, nic wyjątkowego. Kompletnie. Elina prawie cię wykończyła, ale żyjemy. Witam, to ja teraz pozwól, że pójdę spać po tym, bo ja chyba nie żyję. Która jest godzina w grze? 10. To do południa. Dziękuję! O Jezu, dobra. Mieliśmy wyjątkową nagrodę. Nie wiem, czy pierścień się bardziej opłaca, ale prawda jest taka, że ten mój pierścień do prędkości to jest jednak cudziks i do siły też jest gitens. Więc... czy teraz ten ognionośca nie będzie chciał mnie zabić? Bo to jest bardzo interesujące. Ja pierdzielę, mroczny szczaw też był tu. Wiecie co, za chwilę będziemy kończyć odcinek, ale podejdziemy sobie pod te pumy. Czy ty mnie dalej będziesz atakował? Czy już dałeś sobie spokój? A okej, dalej mnie nie lubisz, dobra. O Jezu, zostaw! Zostaw mnie! Zostaw Polaka! Ale on jest szybki! Jesus! Dobra, muszę się wczytać, bo mnie zabije. Jak to jest, że on jest taki szybki? W ogóle dlaczego mnie nie lubi? Ja wiem, że teraz się bawiłam z jego panią, ale bez przesady. Okej, nieważne. Moi drodzy, będę się z wami żegnać. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Słyszymy się w kolejnym, gdzie mam nadzieję, że się stąd wreszcie wydostaniemy. Bo w sumie, no, przydałoby się. Mamy przed sobą kolejnych przeciwników w postaci 4 i od nich sobie zaczniemy. Mamy też te brzytwiaki do wykończenia, ale będziemy je wykańczyć dalej. Natomiast chyba zanim pójdziemy do tych pum, czy tam panter, bo wreszcie nie wiem co to jest, to wejdziemy sobie jeszcze też tutaj na chwilę. Ja tutaj biegałam troszeczkę właśnie. Natomiast chciałabym zobaczyć, jak to tutaj wygląda na górze. Bo tutaj jest właśnie to puste połacie terenu. I tutaj nawet nic nie ma. Dobra, wiecie co? Przebiegniemy się do końca. Chociaż widzę, że jakoś tak dziwnie tu jest. No właśnie, tutaj jest stado tych dziadostw. A my weźmiemy sobie... Wiecie co? Może bym sobie ten ogień wzięła, tą klątwę Inosa, chociaż ona troszeczkę słabo zaznacza. Chcę zobaczyć, co jest tu. Ja pier... Nie! No chyba sobie żartujecie. No nie mówcie mi, że to jest smok, przecież go w życiu nie pokonam. Wiecie co? Pobiegnijmy tutaj bokiem. Bokiem z bokiem. I mam nadzieję, że mnie nic nie zabije. On chroni czegoś. On chroni czegoś wielkiego. A konkretniej tego młota. Kamienny kryształ, dotyk Beliara oraz czara życia.
To jest to, co tutaj jeszcze znaleźliśmy pod koniec odcinka. Sprawdźmy ten dotyk Beliara. Gdzie on jest? To był młotek. To jest młot orków. Dotyk Beliara. Obrażenia. Nieznane. Wymagana siła 10. Broń jednoręczna. Wartość niemożliwa do ustalenia. Czy ja będę w stanie tego smoka tym zabić? Muszę to stestować, nie? O matko, on mnie zdmuchnie. No, zanim w ogóle do niego podejdę, to... mogę się cmoknąć. Nie, nie jestem w stanie go zabić. Ale on jest paskudny. Jezus, dobra, idę stąd. Ty, on mnie goni normalnie. Ej, no, daj mi żyć. Nie chcę cię skrzywdzić. Znaczy się ten, no, jakby smokiem jesteś, nie? Dobra, chyba sobie odpuścił. Jakie bydle! No, jest dobrze strzeżony, to trzeba kurna przyznać. A ten kryształ, co to było? Zanim zakończymy, to muszę to zobaczyć. Pocałunek smoka, to chyba nie było to. To nie była runa. Był jakiś kryształ. Kryształ demona, kryształ bestii. Muzyczny kryształ, pieczęć, runiczny, zwycięzców, woda, powietrze, ziemia. Krwawy kryształ, ten pulsujący kryształ wprost emanuje jakąś pradawną energią. Mogę go użyć? Nie. A jednak... regeneracja punktów życia! Wow! Moment, to jest lekarstwo? Nie wiem. Jeżeli tak, to super. Coś jeszcze mamy? Jakiś kryształ? Chyba nie. Ja mam tylko dwa kryształy dla Eliny i to mi się bardzo nie podoba, bo nie widziałam nigdzie więcej jakichś przeciwników, żeby sobie poradzić. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam jeszcze raz. Do kolejnego. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zachęcam do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. A ja lecę montować dla was ten materiał. Już za niedługo będziemy musieli troszeczkę przystopować z Mrocznymi Tajemnicami ze względu na to, że wychodzą Kroniki Mertany i chciałabym je oczywiście ograć u siebie na kanale. Więc może być troszeczkę przestój. Tak czy inaczej, dziękuję wam. Jeżeli wam się podobało, tak jak już mówiłam, wszystko zostawiam do waszej dyspozycji. Trzymajcie się. No i w sumie to cześć. Spotkamy się przy tutaj, w tym miejscu, przy tych panterach. Nie będziemy tam na razie szli na górę. Dziękuję. Cześć.